zanim zaczniemy świętą liturgię, podczas której zostanie poświęcone to miejsce naszej parafialnej modlitwy, pragnę w naszej parafialnej wspólnocie przywitać Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Kazimierza Burdę, który tę Eucharystię będzie celebrował i dokona poświęcenia tej kaplicy. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Też w naszej parafialnej wspólnocie witamy zaproszonych gości, pana prezydenta, prezydenta miasta Biała Podlaska, szanownego pana Michała Litwiniuka. Witamy panie prezydencie, dziękujemy, że zechce pan przyjąć nasze zaproszenie i wziąć udział w naszym parafialnym święcie. Też dziękuję panu prezydentowi za przepiękną ikonę świętego Michała Archanioła, patrona naszego miasta. Tutaj będziemy mogli później po liturgii ją zobaczyć bliżej ołtarza, jest wystawiona. Serdecznie mógł zapłacić też za wszelką pomoc i życzliwość. Drodzy bracia i siostry, przybyliśmy tutaj z radością, aby poświęcić Bogu nową kaplicę. Pokornie prośmy Boga, aby udzielił nam swojej łaski i swoją mocą pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz do pokropienia ścian tej kaplicy. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak i świadectwo tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej kaplicy było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tej kaplicy będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Okropnie, Panie księdzem Andrzejem. Cieszę się razem
z księdzem Pawłem Bieleckim, który będzie tutaj księdzu proboszczowi pomagał. Razem z księdzem Czykanem, Marianem, księżmi z dekanatu, wszystkimi, którzy tę wspólnotę stanowią i szczególnie z tymi, którzy dzisiaj tutaj jesteście obecni na tej pierwszej mszy świętej w waszej kaplicy. Myśl o tworzeniu nowej parafii Białej Podlaskiej pojawiła się już kilka lat temu. Rada Kapłańska taką decyzję podjęła już w październiku w roku 2021. Od tego czasu ta decyzja nabierała kształtów. Na placu, gdzie znajduje się kaplica, 7 grudnia 2021 roku został postawiony krzyż. Przy współpracy i pomocy księdza dziekana, dekanatu bielskiego, księdza kanonika Mariana, przychylności pana prezydenta, Rady Miasta, 30 grudnia 2022 roku został ogłoszony dekret o powstaniu nowej parafii pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. A od 6 stycznia 2023 roku zaczęła funkcjonować parafia, której proboszczem został ksiądz Andrzej Ciołk. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania parafii, do wybudowania kaplicy i przygotowania plebanii, jestem bardzo wdzięczny. I Panu Bogu przedstawiennictwo błogosławionego Stefana Wyszyńskiego za wszystkich dziękuję. Księdzu proboszczowi Andrzejowi dziękuję za podjęcie się tego niełatwego zadania. Księdzu Pawłowi dziękuję za to, że zgodził się, aby księdzu Andrzejowi pomagać. Dzięki temu wierni, którzy do tej parafii należą i będą należeć, zostaje dana szansa na spotkanie z Chrystusem, Zbawicielem człowieka, aby ci, którzy wierzą w Chrystusa, mieli możliwość umocnienia swojej wiary, a tym, którzy nie wierzą, aby mogli w Chrystusa i w Jego Ewangelię uwierzyć. Drodzy bracia i siostry, patronem waszej parafii i waszej kaplicy, a w przyszłości Kościoła, jest błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas Polski. Został on patronem waszej parafii najpierw dlatego, że w tym czasie, gdy powstał zamiar erygowania parafii, został ogłoszony błogosławionym. Kolejny argument to ten, że jest on związany z ziemią podlaską i z historią naszej diecezji. Patron waszej parafii urodził się na Podlasiu, w Żurzeli nad Bugiem, w diecezji łączyńskiej. Kiedy został biskupem warszawskim i prymasem Polski, diecezja szydlecka należała do archidiecezji warszawskiej. Był więc wówczas naszym metropolitą. Często uczestniczył w naszych uroczystościach diecezjalnych. Przewodniczył uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a było to w kwietniu 1959 roku. W roku 1963 konsekrował w Siedlcach biskupa pomocniczego Wacława Skomoruchę. W tym samym roku, 19 sierpnia, koronował obraz Matki Bożej w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Był później w 1964 roku w Parczewie i przewodniczył uroczystością 400-lecia wprowadzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwał Soboru Trydenckiego. Od 17 do 18 września 1966 roku przewodniczył w Siedlcach obchodom tysiąclecia Chrztu Polski. 28 marca 1968 roku przewodniczył mszy świętej i wygłosił kazanie
na pogrzebie sługi Bożego księdza biskupa Ignacego Świerskiego. A w 1969 roku przewodniczył w Kodniu uroczystością jubileuszu 150 lat naszej dziecięcji. Niech ta kaplica, od której od dnia dzisiejszego będziecie się gromadzić na mszę świętą, będzie dla was wszystkich miejscem spotkania z waszym Zbawicielem, który uzdrawia i który każdemu daje wzrok wiary. Niech w tym miejscu wasza wiara się umacnia dzięki wstawiennictwu waszego patrona, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Błogosławiony jesteś, Boże. Ty przyjąłeś ofiarę, którą Chrystus złożył na ołtarzu krzyża, aby zbawić ludzkość. Ty z ojcowską miłością prowadzisz swój lud przy stole Pańskim, aby sprawował pamiątkę tej ofiary. Wejrzyj więc, Panie, na ten ołtarz przygotowany do sprawowania Twoich misteriów. Niech on będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem, przy którym spełniać będziemy święte obrzędy ofiary Chrystusa, stołem, na którym będziemy łamać chleb życia i pić z kielicha, który nas jednoczy. Niech będzie źródłem, z którego tryska woda dająca zbawienie. Spraw, abyśmy przystępując do Chrystusa, żywego kamienia, zrastali w Nim jako święty przybytek, a na ołtarzu naszych serc u Twoich chwały składali miłą Tobie ofiarę świętego życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Panie Ojcze Święty, Ty dałeś ludziom prawdziwy chleb z nieba. Pobłogosław nas i do tabernakulum przygotowane do przechowywania sakramentu ciała i krwi Twojego Syna. Spraw, abyśmy wielbiąc obecnego Ducha Chrystusa nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Królewski, zgromadzenie święte.
potrzebowały solidnego fundamentu, tak i my potrzebujemy oparcia. Potrzebujemy budowania na skalę. Nasza nowo powstała parafia, nasze nowe miejsce spotkania z Jezusem to dla nas znak, że powinniśmy budować nasze życie na Chrystusie. On jest skałą, na Nim więc chcemy budować naszą przyszłość. Przyszłość naszych rodzin, naszej wspólnoty, naszego miasta. W imieniu całej wspólnoty parafialnej serdecznie dziękujemy za dar przewodniczenia Eucharystii, umocnienie Słowem Bożym. Życzymy obfitości łask Bożych i dobrego zdrowia na drodze Twojej posługi biskupiej. Czcigodny księże biskupie, pozwól, że teraz z tego miejsca złożymy podziękowanie księdzu proboszczowi za modlitwę, za angażowanie i determinację w budowę tej parafii, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, a przede wszystkim, że podjął się tego niełatwego zadania. Dzieło, które prowadzi na chwałę Bożą, jest tak duże i szczytne, że my, parafianie, nie jesteśmy w stanie tego wynagrodzić. Księże Andrzeju, nasz proboszczu, wpisujesz się w historię tej parafii jako jej budowniczy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa zanoszona za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz patrona naszej parafii, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, aby Bóg pobłogosławił Twojej pracy, zachował w zdrowiu i obdarzył nagrodą za służbę ludziom. Cieszymy się również z posługi księdza Pawła Bieleckiego. Serdecznie Cię witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Radość dzisiejszego wydarzenia chciałabym zakończyć słowami świętego Jana Pawła II. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei będzie sprzeciwiać. Szczęść Boże! I podziękować bardzo serdecznie księdzu biskupowi, księdzu Kazimierzowi, pasterzowi naszej diecezji za jego posługę w naszej parafialnej wspólnocie, ale też pragnę przy tej okazji dać świadectwo, że ksiądz biskup nie tylko mnie posłał do tej parafii, żeby tworzyć to dzieło, ale też nigdy mnie samego w tym trudzie nie zostawił. Zawsze był dla mnie wsparciem, służył radą i żywo się interesował tym, co tu się dzieje, naszą parafią. I myślę, że ksiądz biskup nas nieraz, nie dwa nosił w swoim sercu i nosi w swoim sercu pasterskim. Za każdą modlitwę, za wsparcie, niech Pan mu wynagrodzi. Serdecznie bym zapytać. Wielu ma udział w tym wielkim dziele. Wielu przyczyniło się do tego, że ta kaplica została wybudowana, że ona już jest funkcjonalna na tyle, na ile było to konieczne. Za to jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi, waszemu księdzu proboszczowi za to wszystko, co w tym czasie dokonał. Wszystkim tutaj za to wielkie dzieło dziękuję. I na to, co na całą przyszłość, niechaj Bóg Trójcy Święty jedyny tutaj wszystkim błogosławić. Niechaj nas wszystkich wspiera swoją łaską, tak abyśmy mogli jak najlepiej Bogu służyć, bo to jest naszym zadaniem. Żyjemy w Niego i chcemy Jemu służyć.